Cześć. Dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami trochę w takiej luźniejszej formie. W moim poprzednim filmie opowiadałam o tym, jak przygotować grafiki stworzone w aplikacji Canva do wycięcia za pomocą plotera tnącego. Poruszałam tam temat, czym różni się grafika rastrowa od wektorowej. Tak na szybko przypominając, to grafika rastrowa to grafika zbudowana z pikseli, czyli takich małych kwadracików, czyli jeżeli zrobisz na przykład zdjęcie i maksymalnie je powiększysz, to będzie ona coraz bardziej rozmazana, będzie traciła na jakości i będziesz mogła czy mógł zauważyć właśnie takie małe kwadraty, które budują nam to zdjęcie. Natomiast grafika wektorowa zbudowana jest z punktów, i nawet po maksymalnym przybliżeniu nie będzie ona traciła na jakości. Te punkty, mówiąc bardzo swobodnie, to instrukcja cięcia dla plotera, czyli ploter będzie nam wycinał taką grafikę od jednego punktu do drugiego. Są to dla niego wskazówki cięcia, czyli jak ma wyglądać ta linia, którą on ma dla nas wyciąć. I teraz chciałam Wam pokazać, jak przerobić grafikę rastrową na grafikę wektorową w programie Silhouette Studio. Ok, więc zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Teraz otwieram grafikę w formacie PNG. Taki przykład, na przykład znak z kangurem. Chciałabym wyciąć samego kangura. Jest to grafika PNG, czyli jest to grafika rastrowa. Nie ma tutaj punktów, które powiedziałyby plotterowi, jak ma wyciąć ten kształt, który widzimy. Żeby przerobić tą grafikę, konieczne jest wybranie narzędzia obrys. Tutaj z menu po prawej stronie wybieramy zaznacz obszar obrysu i rysujemy taką ramkę wokół tego kształtu. Cały element podświetla się nam na żółto. Tutaj mamy takie widoczne suwaki, które pozwalają nam na maksymalne wypełnienie tym kolorem żółtym tego kształtu. Im dokładniej wypełniona grafika, tym ładniejsza, tym pełniejsza będzie ta linia cięcia, która nam powstaje. Jeżeli widzimy, że ten kontur jest już w całości wypełniony, wybieramy, ja tu przesunę na zdjęcie, wybieramy opcję obrys. Nasza ramka zniknęła. Teraz przesuwam tą grafikę podstawową na bok. I widzicie, że czerwone linie, które powstały, są to linie cięcia zbudowane z punktów, przygotowane do cięcia przez plotter. Tutaj tych punktów nie mieliśmy. I teraz tak, jeżeli chciałabym wyciąć sam kształt tego kangura bez tych ramek, które też powstały, klikam prawym przyciskiem myszy, wybieram wykonaj ścieżkę złożoną. I teraz elementy zostały rozgrupowane. Mogę je pousuwać, klikając Delete na klawiaturze. Został sam kangur. Teraz, jak widzicie, tych punktów jest tutaj bardzo dużo. Plotter będzie ciął ten wzór dość długo, bo on wycina od jednego punktu do drugiego. Dlatego po dwukrotnym kliknięciu myszką na ten kształt wybieram opcję Uproszczenie. I jak widzicie, ilość punktów się nam redukuje, dzięki czemu cięcie będzie znacznie szybsze. Sprawdźmy jeszcze inny przykład, bo tutaj była grafika dość kontrastowa, bardzo zgrabnie i łatwo nam to poszło. Zobaczmy jeszcze na innym przykładzie. Widzicie, że to przesunę. I teraz robimy otwórz. Sprawdźmy, jak sprawdzi się to w przypadku zdjęcia. Ponownie wybieram narzędzie obrysu, zaznaczam obszar, który mnie interesuje i kształt znowu podświetla się nam na żółto. Przesuwam suwakiem próg, tak aby maksymalnie wypełnić kształt. I wybieram narzędzie obrys. I ponownie przesuwam grafikę. Tą już mogę usunąć, nie będzie mi do niczego potrzebna. I zajmuję się powstałym obrazem. Wybieram prawy przycisk myszy, wykonaj ścieżkę złożoną. Usuwam ramkę, usuwam te wszystkie drobne gwiazdki, które nam się tutaj
pojawiły, bo nie będą mi potrzebne podczas cięcia. To jeszcze jest taki mały element. I zostaje mi wilk z obrysem księżyca. Znowu, mogę tą grafikę uprościć, żeby wycinanie nie trwało tak długo. Wybieram opcję uproszczenie, dzięki czemu punktów jest mniej i ploter będzie nam szybciej wycinał. Tak powstał skrapek. Mogę tu oczywiście dorysować jeszcze linię, żeby zamknąć ten kształt, lub za pomocą narzędzia nóż po prostu odciąć powstałe elementy i je rozdzielić. Także w taki sposób wygląda opcja wektoryzacji. Im bardziej grafika jest kontrastowa, tym łatwiej nam zrobić to automatycznie za pomocą tego narzędzia, które właśnie Wam pokazałam. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o samym programie Silhouette Studio i opcji projektowania, serdecznie zapraszam Was na naszą stronę. Stworzyliśmy bardzo fajny kurs w formie e-booka, w którym opisujemy krok po kroku i pokazujemy na konkretnych przykładach, co i w jaki sposób możecie tutaj zaprojektować. Zapraszam Was też serdecznie na szkolenia indywidualne, które prowadzą nasi specjaliści w wycinarni. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Cześć!